Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt Eat More. Trochę dziwnie wygląda moje dzisiejsze studio, ale jestem w hotelu w Chinach. Przyleciałem tu dzisiaj prosto z Tajwanu, z Taipei, gdzie odbyły się jedne z najważniejszych dla branży rowerowych targi, Taipei Cycle Show 2023. I dzisiaj w tym odcinku chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć, jak to tam wyglądało, ale też poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby Wam powiedzieć, jak wygląda kondycja rynku rowerowego na świecie. I że chyba czas na wielkie zmiany, bo zrobiło się smutno. Targi w Taipei, targi bardzo ważne, różniące się dość mocno od innych targów dużych jak Eurobike albo Sea Others. Targi przede wszystkim bardziej po stronie producentów i podwykonawców, a dużo mniej po stronie producentów, dystrybutorów, dealerów i tak dalej, czyli bardziej dotyczące tak naprawdę wytwarzania rowerów, a nie handlowania rowerów, z czym są bardziej związane właśnie te inne targi, czyli dla mnie tak naprawdę targi najciekawsze. Miejsce oczywiście nie jest bez znaczenia. Taipei, stolica Tajwanu, ciągle miejsca, gdzie produkuje się najwięcej wysokojakościowych rowerów, a nawet jeżeli się produkuje w Chinach, to często w fabrykach z tajwańskim kapitałem, a jeżeli chodzi w ogóle o fabryki i gdzie ta produkcja się zmienia, to też na koniec tego odcinka chciałem powiedzieć troszeczkę więcej, bo myślę, że może Was to zaskoczyć. Dla mnie, tak jak powiedziałem, te targi są wyjątkowo ważne, bo dotyczą tego, czym ja się zajmuję, co mnie interesuje. Mnie interesuje tworzenie rowerów, a nie handlowanie rowerami, a tutaj mamy bardzo duże spektrum wystawców, którzy są zaangażowani w tworzenie roweru. I to już nie tylko chodzi o fabrykę, która spawa, ale wystawiają się też tutaj producenci rurek, producenci elementów z odkówek aluminiowych, producenci zajmujący się obróbką CNC, lakiernie, a tak naprawdę dostawcy lakieru, dostawcy naklejek, różnych technologii naklejek. Do tego pojawiają się nawet producenci sprzętu dla fabryk produkujących ramy. To już w ogóle mnie nie dotyczy, ale jest to ciekawostka, że wystawiają się tu na przykład firmy robiące roboty do spawania, pojawiają się tu firmy robiące oprzyrządowanie do docinania rurek przed spawaniem, czyli naprawdę mamy ogromne spektrum takich producentów oprzyrządowania do tworzenia roweru. Nawet na targach można było spotkać stoiska dotyczące właśnie bardziej R&D, czyli skanery 3D, czyli drukarki 3D, dodatkowo jeszcze oprzyrządowanie do automatyki, do produkcji, czyli naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ciekawe targi. Poza produkcją wystawiają się też producenci podzespołów, które są w zasadzie masowo używane w rowerach, czyli wszelkie amortyzatory, opony, przerzutki, hamulce. Tutaj oczywiście wszyscy ważni gracze byli. Jeżeli chodzi o dużych producentów roweru, to w zasadzie chyba można powiedzieć, że głównie Giant i Merida to były największe stoiska, no bo to są duże tajwańskie marki, więc troszeczkę pewnie na tym swoim rynku też chciały się pokazać trochę bardziej. Jeżeli chodzi o polskie akcenty, to w dwóch miejscach można było zobaczyć rower Rondo, można było też w dwóch miejscach zobaczyć zdjęcia Piotrka Krajewskiego, ponieważ na stoiskach naszych partnerów, którzy między innymi od 12 lat produkują dla nas komponenty, pojawiły się takie zdjęcia, żeby po prostu też to troszeczkę supportować, że te rowery rzeczywiście jeżdżą w ciężkich warunkach. A co ciekawe, pojawiło się też nawet zdjęcie Dawida Goćka u producenta chińskich Piast i coś mi to zajeżdża wykorzystaniem wizerunku bez jego zgody, ale nie wiem, no było, widzicie nagranie. Na targach takiego typu nie ma za bardzo premier. Premiery bardziej odbywają się na Sea Others. Chyba najwięcej tam jest premier, pomimo że te targi są najmniejsze z tej takiej trójcy największej. Potem oczywiście na Eurobike'u też się pojawiają nowości. No a tutaj raczej się te nowości nie pojawiają, bo nie są to aż tak medialne targi. Chociaż przy okazji Taipei Show pojawiły się nowości od SRAMA, czyli przerzutka bezpośrednio zintegrowana z ramą, bez haka przerzutki, czyli ten cały nowy system oparty też o łańcuch T-Type. No i jako ciekawostkę Wam powiem, że o tym rozwiązaniu wiedziałem już chyba ze 3 lata temu co najmniej. No bo między innymi po to przyjeżdżamy na te targi, ponieważ my oglądamy już
w ukryciu za zamkniętymi drzwiami komponenty, które przygotowują producenci sprzętu na rok 2025, żebyśmy już mogli dopasowywać nasz sprzęt do tego sprzętu, który się pojawi. No i tym tematem możemy płynnie przejść do kondycji rynku rowerowego. Jak to teraz wygląda, co będzie się działo dalej? Zaraz, że spotykamy się z największymi producentami sprzętu, którzy produkują też dla największych producentów rowerów, to troszeczkę można było wyczuć, że nie jest dobrze. Przede wszystkim już nie padają pytania, jak tam biznes, czy jest dobrze, czy jest źle, tylko raczej jest pytanie, czy jest źle, czy jest fatalnie, czy rzeczy na magazynie, czy stoki na magazynie są jeszcze kontrolowane, czy macie pomysły, jak je upłynnić, bo okazuje się, że rynek się tak mocno załamał, że teraz w przeciwieństwie do tego, co było, są pełne sklepy, pełne magazyny, magazyny dystrybutorów, magazyny producentów, są odwoływane zamówienia na produkcję i żebyście sobie uświadomili, na jakim poziomie, to jeden z producentów, nie chcę nawet mówić czego, powiedział, że jeden z największych graczy odwołał zamówienia 1 000 000 sztuk do konkretnego roweru, ponieważ stwierdził, że ich o 1 000 000 mniej wyprodukuje. To są naprawdę ogromne liczby i pokazuje, że ten rynek dostał mocnego kopa. Na szczęście Dartmoor jest dosyć takiej specyficznej niszy, która nie powinna zostać aż tak mocno dotknięta kryzysem w tym pierwszym rzucie, więc nie musicie się martwić o mnie. Mam nadzieję, że będę miał co do garnka jeszcze włożyć. No ale na pewno możemy się spodziewać tego, że będą pełne sklepy towaru, będą przetowarowane magazyny, będzie trzeba to upłynniać, będzie trzeba sprzedawać tanio. Taniej czasem nawet niż się kupuje, więc myślę, że możemy liczyć na bardzo duże zniżki na koniec sezonu, a może nawet w połowie. Myślę nawet, że pojawią się jakieś takie akcje, że gdzieś tam na Allegro, OLX-ach czy innych takich bardziej chińskich Alibaba pojawią się duże ilości sprzętu, który gdzieś tam wypłynie z montowni albo od firmy, która zamówiła i nie zmontowała, potrzebuje to upłynić. Oczywiście duża firma nie upłynie tego wprost, tylko przez jakiegoś szwagra, który gdzieś tam ma konto. I myślę, że takie sytuacje będą się pojawiały. Czy to dobrze dla Was, jako dla riderów? W pierwszym strzale na pewno tak, no bo będziecie mogli kupić dużo taniej, chociaż prawdopodobnie też dużo z Was przez sytuację na rynku też nie będzie miało za bardzo kapitału, żeby się bawić w rower, no bo to nawet przy mniejszych cenach cały czas będzie bardzo drogie. Ale w dłuższej perspektywie jest to źle dla wszystkich, bo jeżeli pieniądze znikają z rynku, a rynek to taki organizm bardzo mocno połączony, to znaczy, że znikną pieniądze na marketing, na zawodników, na sponsorowanie zawodów, sponsorowanie festiwali, sponsorowanie miejscówek. Prawdopodobnie jakość obsługi też w jakiś sposób spadnie, bo kiedy zaczyna się palić pod nogami, no to są rzeczy, na których zaczyna się często oszczędzać w pierwszej kolejności. Więc myślę, że na początku będzie tanio, potem będzie trochę gorzej, a potem będzie lepiej, bo jak wiemy, rynek działa jak górka dołek, więc jak będzie dołek, to w końcu będzie górka. No właśnie, i miałem jeszcze powiedzieć o dostępności. Jak wiemy, mieliśmy problemy z przerwanymi łańcuchami dostaw. Pojawiły się głosy, że produkcja powinna zostać przeniesiona do Europy i zostaje przeniesiona. Tylko myślę, że nikt się nie spodziewał tego, w jaki sposób. Na początku myślałem, że to pojedyncze przypadki, ale po rozmowach dowiaduję się, że to jest coraz częstsza sytuacja, że w Europie, na przykład w Polsce, są już fabryki chińskie. To znaczy, że Chińczycy zaczynają tworzyć fabryki, wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie i kapitał, którego się dorobili przez już krótkie kilkadziesiąt lat, na to, żeby budować fabryki po prostu swoje tutaj. I myśleliśmy, że to Europejczycy zaczną produkować europejskie rowery, ale europejskie rowery okazuje się, że w dużej części będą jednak produkowane przez Chińczyków. To tak na koniec taka ciekawostka. Więc na przykład jeżeli myślicie, żeby zacząć produkować coś w Polsce, to macie szansę jeszcze być przed Chińczykami, bo pewnie za kilka lat może być już zupełnie inaczej. Powoli dochodzimy do końca i chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że taka treść, jaka na przykład pojawia się w tym odcinku, jest unikalna na pewno na polskim YouTubie. Jeżeli chcecie takiej treści więcej, to koniecznie zostawcie komentarz, dajcie łapkę, przekażcie dalej, bo
to pozwoli, żeby ten film się rozwijał, kanał się rozwijał, a przecież na tym nam zależy. To było na tyle. A jeszcze na koniec, jeżeli chcielibyście, żebym nagrał troszeczkę informacji o tym, jak teraz wygląda sytuacja w Chinach, jak wygląda produkcja w Chinach, bo najbliższy tydzień spędzę właśnie tutaj, to zadajcie pytanie w komentarzu, a ja przygotuję w następnym, może za w ciągu 2 tygodni, Q&A i odpowiem na pytania dotyczące produkcji rowerów w Chinach i sytuacji w Chinach. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.